tym roku obchodzimy 58. rocznicę powstania naszej szkoły. Nasza szkoła powstała w 1966 roku. Za 2 lata będziemy obchodzić 60-lecie naszego ośrodka. Przez wiele lat, to jest ostatnie 6 lat, nie obchodziliśmy naszego święta w związku z tym, że była pandemia. Potem mieliśmy 3 lata remontu w naszym ośrodku i ponawiamy obchody właśnie to święta naszej szkoły w naszym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystości z okazji 58-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrandowie. Nie byłoby tych uroczystości, gdyby nie dobra współpraca z władzami naszego powiatu, naszego miasta. I w tym miejscu chciałabym podziękować za te teraz ostatnie 1,5 roku, kiedy jesteśmy po remoncie i przenieśliśmy się, i bez tej pomocy ja nie dałabym rady i na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym obecnie jesteśmy. I poproszę tutaj dla pana Krzysztofa Dziwisza, starosty powiatu żyrandowskiego, za tą całoroczną pomoc okazaną społeczności szkolnej z życzeniami. Jest nam niezmiernie miło, że nasza szkoła ma tak wspaniałego przyjaciela i tutaj na ręce pani dyrektor Wydziału Oświaty chciałabym podziękować i złożyć te życzenia. Jeszcze zostanie pani dyrektor. I chciałam pani dyrektor Monice Łachańskiej, bo nasza pani dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, też podziękować za tą całoroczną, tą ostatni rok pomoc okazaną społeczności szkolnej i też życzę dużo wytrwałości, sukcesów w pani codziennej działalności oraz zrealizowaniu wielu innych, jeszcze cenniejszych inicjatyw przez następne lata. Proszę bardzo. Niezwykle miło mi jest być na terenie ośrodka, wspierać panią dyrektor, bo to zaszczyt. Tak jak tu słowa są Marii Grzegorzewskiej, im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość, głębszą od nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym większy zostawi ślad w duszach dzieci. I ja mam nadzieję, że ten ślad zostawię w waszej szkole i w powiecie żyrandowskim. Dziękuję bardzo. Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie. To motto, które przyświeca naszej uroczystości, naszemu świętu. Dziedzictwo Marii Grzegorzewskiej ma ogromne znaczenie dla współczesnej edukacji, szczególnie w kontekście integracji dzieci niepełnosprawnych i podejścia opartego na empatii i szacunku. Jej życie i praca stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń pedagogów. Dążą oni do stworzenia lepszego środowiska edukacyjnego dla wszystkich dzieci. Dobro w sobie masz, więc go innym daj. Jeden mały gest zmieni życia bieg. Przecież każdy z nas wielką siłę ma. Dzieciom już, prób sobie masz.
taka wycieczka po szkole, żebyście Państwo sobie obejrzeli, jak ta szkoła zmieniła się w przeciągu tych kilku lat. Ta szkoła jest jak moja druga rodzina. Sala cieszy się niezwykłą popularnością. Dzieci nasze kochają sport. Ruch to zdrowie i rozwój. Uczę w tej szkole życia. Kocham te dzieciaki. W szkole likwidujemy bariery. Świetna zabawa. Lubię tu być. Gdzie jest szalik? Tam wisi. Wisi, tak. Mamy postępy. To słychać. Praca z dziećmi wymaga uwagi, cierpliwości i indywidualnego podejścia. Mamy pełną godzinę 10:39. Pani Hania prowadzi ze mną zajęcia. Rodzice są z nas dumni. Tu mamy trudne zajęcia. Tu uczymy się zawodu. Komputery otwierają nam światy. Ja tego jeszcze nie rozumiem. Kocham te lekcje. Tu na półkach jest świat przygód. Lubię tu być, bo są gry i jest cisza. Parzenie kawy nie jest takie proste, ale że w szkole mamy ekspres. Dzisiejsza kuchnia wymaga nowych urządzeń. W naszej szkole niektórzy mieszkają. Tu śpimy i bawimy się. Dzisiaj dobry obiad. Nie zawsze wszystko lubię, ale chociaż trzeba tego umieć spróbować. Mnie smakuje. Kocham te dzieci i ich wypowiedzi. My nie wszystko potrafimy powiedzieć, niech to zrobi pani dyrektor. Przygotowujemy naszych uczniów do życia w społeczeństwie. W naszej szkole panuje rodzinna atmosfera. Ta dobra atmosfera powstaje dzięki bliskim kontaktom nauczycieli z rodzicami, opiekunami i uczniami. W naszej szkole pamiętamy, że jest czas na naukę, ale jest i czas na zabawę i rozrywkę. Staramy się, aby uczniowie nasi po ukończeniu naszej szkoły umieli sobie poradzić w życiu. Praca w tej szkole jest wyzwaniem z jednej strony dla uczniów w pokonywaniu barier, jakimi obdarzyło ich życie, a z drugiej strony dla nauczycieli, którzy spotykają się z różnymi wyzwaniami. Bez wzajemnej empatii osiągnięcie zadań nie byłoby możliwe.